Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Kuriera Akademickiego. Mamy nadzieję, że trwająca sesja to dla Was bułka z masłem. A skoro mowa o jedzeniu, jeszcze dziś wrócimy do tego tematu. Gotowi? Zaczynamy. P jak pochłaniacz tlenu. Tlen jako bardzo reaktywny pierwiastek powoduje różnego rodzaju reakcje w kontakcie z różnymi substancjami. D jak dobre maniery. Postanowiliśmy przyłączyć się do akcji Bardzo Dobre Maniery, gdyż wydało nam się, że jest po prostu ciekawa, nienachalna i trochę tak czasami w przyjemny sposób można zrobić coś przyjemnego i dobrego. W jak walentynki. Święty Walenty to jest trzeci wiek chrześcijaństwa, dość dawno. To był kapłan, który towarzyszył w ostatniej drodze idącym na śmierć. Kurczę, jedzenie, które przywiozłam z domu w słoikach, znowu się zepsuło. W takim razie musisz uważnie obejrzeć następny materiał. O czym? O tlenie, który niszczy żywność i o pochłaniaczach, które być może zadbają o twoje pozostałe słoiki. Co jest najważniejsze w życiu studenta? Być może nauka, dobre oceny, udane imprezy. Wszystkie te elementy przegrywają w starciu z jedzeniem. Niestety nasza najważniejsza studencka wartość jest narażona na wiele niebezpieczeństw, w tym na działanie tlenu. Znaczna grupa produktów, zwłaszcza produktów zawierających dużą zawartość tłuszczu lub inne składniki podatne na utlenianie, wymaga ochrony przed działaniem tlenu. W takim razie jak się bronić? Co zrobić, aby nasza żywność przetrwała dłużej? Wystarczy zastosować pochłaniacze tlenu opracowane przez naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wynalazek zapobiega psuciu się produktów, a to wszystko dzięki skomplikowanemu połączeniu polimeru z nanożelazem. Zamykamy to w polimerze, razem to stanowi to kompozyt. Polimer ma te własności, że może być w kontakcie z żywnością, a jednocześnie chroni żywność przed dostaniem się tego proszku żelazowego do zapakowanej żywności czy do innych obiektów. Mimo tęgich głów profesorów nie obyło się bez pomocy studentów. Istotnym punktem w realizacji innowacji okazała się praca magisterska studentki z Uniwersytetu Ekonomicznego. Pomysł na te badania podsunął mi mój promotor, gdyż w katedrze właśnie w katedrze ekologii produktów były prowadzone badania na temat pochłaniaczy tlenu już od kilku lat i moje jakby miały być kontynuacją i stały się podstawą jakby do zgłoszenia patentowego. Projekt czeka na dalszą realizację i uzyskanie funduszy. Dopóki pomysł nie znajdzie szerszego zastosowania, pamiętajmy, śpieszmy się kochać żywność, tak szybko odchodzi. Masz 5 złotych? Chyba tak, a po co ci? Chcę pokazać bardzo dobre maniery. 5 złotych, ty i dobre maniery. Ciekawe w jaki sposób. No, to zobacz sama. W naszym kraju ponad 700 tysięcy dzieci nie jada codziennie ciepłego posiłku. Polski Czerwony Krzyż, czyli najstarsza polska organizacja humanitarna, stara się temu zapobiec. I my także możemy w tym pomóc. Chociażby tak. Tak lub tak. Są też jednak bardziej nietypowe metody. Bardzo dobre maniery jest to akcja, która weszła w 2013 roku do takiego programu, który już działa w strukturach Polskiego Czerwonego Krzyża od 12 lat. Ten program się nazywa Godne Dzieciństwo. Jego głównymi celami jest pomoc niedożywionym dzieciom. Chcąc wesprzeć kampanię Bardzo Dobre Maniery, wystarczy ułożyć sztućce w taki sposób. Do tej pory w Poznaniu akcję wsparły dwie restauracje. Ich klienci zachęcani są do wzięcia udziału w akcji nienachalną reklamą w postaci podkładek i stendów. Postanowiliśmy przyłączyć się do akcji Bardzo Dobre Maniery, gdyż wydało nam się, że jest po prostu ciekawa, nienachalna i trochę tak czasami w przyjemny sposób można zrobić coś przyjemnego i dobrego. Zaczęliśmy na początku stycznia i w pierwszym miesiącu darowizny, czyli te cegiełki 5-złotowe, przekazało ponad 30 osób. Studenci raczej nie należą do osób, które często stołują się w restauracjach. Zazwyczaj preferują uczelniane bufety, ewentualnie obiady przywożone z domu. Jednak dobroci serca im nie brakuje i gdyby mieli okazję wesprzeć głodne dzieci, to na pewno by to zrobili.
dopiero niedawno się o tej akcji dowiedziałem, ale myślę, że to bardzo fajna inicjatywa, bardzo pożądana rzecz. Myślę, że to jest dobra inicjatywa i wziąłbym w tym udział. Oczywiście, że wzięłabym udział. Uważam, że takie akcje są potrzebne i są fajne. Jak najwięcej ludzi fajnie, żeby się zaangażowało, także jestem jak najbardziej za i na pewno wezmę udział. Kampania zatacza coraz szersze kręgi i dociera do coraz większej ilości osób. Ponad 20 restauracji w całej Polsce. Reakcje do tej pory w Polskim Czerwonym Krzyżu pojawiały się, trwały ileś lat i później znikały. Natomiast ta akcja, jeżeli chodzi o bardzo dobre maniery, ma być akcją, która ma trwać cały czas. Pomaganie wcale nie musi nas kosztować wiele wysiłku i pieniędzy. Wystarczy symboliczny gest i symboliczna kwota, aby zmienić dobre maniery w bardzo dobre maniery, a tym samym pomóc głodnym dzieciom. Aniu, wyglądasz dziś pięknie niż zwykle, o ile to w ogóle możliwe. Dawid, daj spokój. Mówiłam ci, że mam plany na walentynki. No nic, w takim razie zadzwonię do innej. Wszędzie widzisz czerwone serca, a w sklepach atakują cię promocje czekoladek? Wiedz, że coś się dzieje. 14 lutego to dzień znienawidzony przez samotników, ale uwielbiany przez zakochane pary. Komercyjne święto, na którym zarabiają producenci pluszaków i słodyczy. Ma jednak swoją długą historię, a wszystko zaczęło się od pewnego świętego. Święty Walenty to jest trzeci wiek chrześcijaństwa, dość dawno. To był kapłan, który towarzyszył w ostatniej drodze idącym na śmierć podczas prześladowań chrześcijan. No i przyszedł taki czas, że również i dobrali się świętemu Walentemu do skóry. Tam go torturowano, a ostatecznie on nie wyrzekł się Chrystusa, więc ścięto go mieczem. To jest właśnie 14 lutego, 269 rok. Miejsca w restauracjach zarezerwowane są z miesięcznym wyprzedzeniem. Parki i skwery zatłoczone nawet pomimo ujemnych temperatur. Właściciele sklepów, teatrów i kin mogą liczyć w ten dzień na szczególne zyski. Myślę, że ten przemysł walentynkowy działa też u nas, ale na pewno trochę inaczej. Nasi widzowie też niektórzy świętują walentynki, więc chcę, żeby mieli w czym wybierać. Z drugiej strony osoby, które obchodzą to święto i szukają na mieście ciekawych ofert, takie nowi dla nas widzowie też się do nas wybierają. Niby nikt walentynek nie obchodzi, ale każda dziewczyna oczekuje chociaż najmniejszego gestu ze strony swojego partnera. Najlepiej oczywiście kobietę zdobią brylanty, ale co zrobić, gdy w portfelu 10 zł? Zadychę? To kino najlepiej. Czy jeżeli samemu, to dałoby radę zadychę, aczkolwiek we dwie osoby? Nie wiem, jakaś kolacja by się zrobiła za 10 zł. Kupując oczywiście jakimś niedrogim sklepie. Simrożony pizzę z promocji też. Generalnie wszystko z promocji, co jest smaczne i tanie, jak zadychę. Bilet nad morze, w jedną stronę. Pójście do kawiarni, kupienie kawy, porozmawianie i spędzenie miło czasu. Ci w związkach znaleźli już zapewne prezenty. Bardziej wstydliwi piszą anonimowe listy i pakują je do czerwonych kopert. A samotnicy niech się nie martwią. Może miłość czeka na nich tuż za rogiem? A teraz garść informacji z akademickiego Poznania. Dla zdrowia dzieci. Od takich słów w czwartek 30 grudnia zaczęło się uroczyste otwarcie nowego oddziału neonatologicznego w ginekologiczno-położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dzięki niemu noworodki z całego regionu będą miały zapewniony dostęp do wyspecjalizowanej opieki medycznej. Otwarto również nowe sale zajęciowe dla studentów uniwersytetu. Jest tam prawdziwy sprzęt, skalpele i zakraplacze. Tylko zamiast ludzi, lalki i manekiny. 25 lutego możesz postawić pierwsze kroki na drodze do otwarcia własnej firmy. Urząd Pracy w Poznaniu rozpoczął przyjmowanie wniosków o dotacje na rozkręcenie własnej działalności gospodarczej. W ramach projektu Lepsze Jutro ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zostanie przyznanych prawie 400 subsydiów, a maksymalna kwota dofinansowania to nawet 20 tysięcy złotych. To dopiero biznes. Jeśli nie boisz się pracy i masz świetny pomysł w zanadrzu, już dziś udaj się do Kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie internetowej. Lubisz nagrywać filmy?
Do tego, jak każdy student, zapewne nie narzekasz na nadmiar pieniędzy. W takim razie nadarza się idealna okazja, aby wykazać się swoją kreatywnością i napełnić portfel. Grupa Compostela ogłosiła konkurs wideo, który skierowany jest zarówno do osób indywidualnych, jak i grup studentów. Należy nagrać film o maksymalnej długości 1,5 minuty w języku angielskim na jeden z 5 tematów podanych na stronie organizatora. Termin nadsyłania prac to 31 marca. Wygrać można 1000 euro. Portfel powinien się ucieszyć. Każdy z nas marzy o podróży życia i to najlepiej gdzieś na kraniec świata. Jedni autobusem, jeszcze inni tramwajem. Są jednak tacy, którzy preferują wodne środki transportu i to takie, których na poznańskiej Malcie na pewno nie uświadczymy. Może właśnie dlatego warto wziąć udział w spotkaniu z najsłynniejszymi kapitanami wypraw polarnych? Spotkanie z cyklu Jachtem za krąg polarny odbędzie się 27 lutego w Katedrze Badań Rynku i Usług Uniwersytetu Ekonomicznego. Czas zawodowców – Wielkopolskie kształcenie zawodowe. To projekt, w ramach którego Politechnika Poznańska wzbogaciła się o nowe laboratoria. To spora szansa dla uczniów techników, którzy będą mogli odbyć praktyki zawodowe, korzystając z najnowocześniejszych urządzeń. A to bez wątpienia ciekawsze rozwiązanie niż często nudne szkolne praktyki. Łącznie do wykorzystania jest 10 sal. Uczniowie techników już podobno zacierają ręce. Na dziś to wszystko, co dla Was przygotowaliśmy. Spotkamy się za 2 tygodnie. Odwiedzajcie nasz fanpage i kanał na YouTube. A także stronę TVP Poznań. Do zobaczenia. Cześć.